czołem, ludziska! Ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Planet Crafter w wersji 1.0. Choć na Steamie wciąż gra widnieje jako THE Planet Crafter, więc ja nie mam pojęcia, dlaczego już po wyjściu z 1.0, po wyjściu z Early Accessa, po 2 latach, dalej twórcy zdecydowali się, czy chcą, żeby ta gra nazywała się Planet Crafter, czy jednak THE Planet Crafter. W każdym razie będziemy nazywać ją tak. Tak jak mamy tutaj. Logotyp nam sugeruje, słuchajcie, jak pamiętacie, grałem w wersji Early Access. Bardzo często dostawałem pytania: Staszek, czy wrócisz, bo są nowe aktualizacje? Za każdym razem powtarzałem, wyjdzie wersja 1.0, z wielką przyjemnością do Planet Crafter. Wrócę. Więc jedyne, co chcę powiedzieć na start, mamy polski język. Nie pamiętam, czy on był już w Early Accessie, czy nie. W każdym razie jest polski język, co jest dużym plusem. Jest jedna wersja 1.0, tuż po premierze dosłownie odpaliłem. Pewnie będą jeszcze jakieś fiksy, poprawki, błędy mogą się zdarzyć. Gramy od nowa, tylko pewnie główną bazę będziemy chcieli zbudować gdzie indziej. Może mi zasugerujecie miejsce po tych wszystkich zmianach, które zaszły, w którym warto będzie zbudować główną bazę, żeby nie budować w tym samym miejscu, jak budowaliśmy podczas Early Accessa. Ale co chciałbym powiedzieć, na razie robimy takie 2 wstępne odcinki. Chcę zobaczyć, czy w ogóle są tutaj ci wszyscy fani Planet Craftera. Czy wciąż chcecie zobaczyć mój przebieg już pełny, jeżeli byśmy mieli grać w całą wersję i dojść do tych nowych rzeczy. 20 ponad godzin spędziłem na wersji Early Access, więc prawdopodobnie trzeba by podobną ilość spędzić, żeby dojść do momentu, w którym tam byłem. Bo to wszystko tam multiplikowały się tam przecież te rozwoje naszej terraformacji Marsa. Bo w sumie nie wiem, czy Marsa, to terraformujemy po prostu tej planetę marsopodobną. To jest główny zamysł tej gry, jeśli ktoś nigdy wcześniej o tej grze nie słyszał. Również będę rozważał, tak jak poprzednio, wersję dla wspierających i patronów, rozszerzoną, bez cięć, z dodatkowym komentarzem, ale to dopiero jeżeli uznamy, że wy będziecie chcieli zobaczyć więcej, ja będę chciał pograć więcej, dopiero od trzeciego odcinka taka opcja będzie wchodziła w grę, więc już bez zbędnego przedłużania, widzicie, mamy tutaj poprzednie moje gry. No i co jest ważne, gra dostała też możliwość grania w koopie, ale nie zaczynam kooperacji z Korle. Tutaj moglibyśmy, ale mamy teraz Green Hella, potem będziemy chcieli wrócić do Grounded, więc mamy co ogrywać. A poza tym i tak Korle niebawem wyjeżdża i musiałby zrobić jakąś przerwę, więc jakby wszystko złożyło się na to, że gram dalej solo. Nazwa gry, no to już możemy to nazwać Marsjaszka, proszę bardzo, że niby igraszka na Marsie, Marsjaszka. Tryb gry standardowy i mamy tu jeszcze, po śmierci zostawiasz część przedmiotów, intensywny, kiedy giniesz, każdy przedmiot w twoim ekwipunku zostaje zniszczony, poziom tlenu zdrowia spada nieco szybciej. Weźmiemy sobie standardowy, bo wiecie, to pod kątem nagrań myślę, że standardowy będzie najlepszy, ale zobaczcie, tutaj mamy nawet jeszcze, całą masę, zobaczcie, opcji, całą masę ustawień. Wydaje mi się, że może tempo terraformowania byśmy sobie jednak podbili, bo wiecie, to tempo terraformowania najbardziej jakby tutaj nas spowalnia, jednocześnie nie wiem, czy będzie można w trakcie to zmieniać. Może na razie nie będę nic tutaj starał się. Czynnik terraformacji wróci się wyższa wartość, spowolni tempo terraformacji zależy od liczby graczy w twojej sesji rozgrywki sieciowej, okej. No dobra, im więcej osób, tym bardziej mamy spowolnione tempo terraformacji. Spadek funkcji życiowych, zużycie mocy. Jedźmy standardowym, tak? Bo tutaj nie ma co kombinować, bo coś popsuje jeszcze i będzie ciężko mi to ogrywać. Stwórz, mamy Marsjaszkę. Aha, czy pytanie brzmi? I można, zobaczcie, znak zapytania, można kliknąć i można w dowolnym momencie, wygląda na to, że to wszystko tutaj pozmieniać. Więc widzę, że też grałem w standardowym. Widzicie, jak mój tutaj survival osiągnęliśmy już całkiem ładną planetę, a tu podochodziły nowe rzeczy. Więc Marsjaszka, wczytaj, chociaż w sumie nie zacząłem. Mamy jakieś intro. Emergency. Correct your trajectory. Imminent impact. Imminent impact. O, to było bardzo szybkie intro. To było niesamowicie szybkie intro. Dobra, pierwsze kroki. Mamy stworzyć plecak. Mamy stworzyć zbiornik tlenu i stworzyć mikrochip. Dobra, przypomnijmy sobie, jak w to się grało. Duża zmiana na pewno jest pod kątem tego, że mam
monitor 2K, mam kartę graficzną lepszą, więc dużo tutaj rzeczy się pozmieniało technicznie, myślę, i też maksymalne ustawienia, więc może też ładniej będzie ta gra wyglądała. Jeszcze sekunda, bo mi się, kurczę, zjechało z fotela. Odkryjmy, odczytajmy wiadomość. Witaj na przydzielonej ci planecie, twoim zadaniem jest przyspieszenie procesu terraformowania tego świata. Aby tego dokonać, musisz wytworzyć tlen, ciepło oraz ciśnienie. Najpierw osiągnij 175 tysięcy WT i stwórz błękitną atmosferę. Nasz główny cel. Widzicie, mamy jedzenie, mamy życie, mamy wodę, mamy tlen. No dobra, stwórz. Jak tu się tworzyło? Ta gra ogólnie była brzydka. Ja pamiętam, że pierwsze reakcje na tę grę miałem negatywne raczej, że o Jezu, jakie to jest wszystko toporne, brzydkie i nieładne. Widzę, że zostawili to wszystko w takim dość specyficznym stylu, ale bardzo szybko człowiek do tej brzydoty, powiedzmy, w cudzysłowie, się przyzwyczaił. Żeby stworzyć plecak, musimy zebrać, można przypiąć na przykład te przypisy. Chyba nie ma przypinania z tego, co widzę. No dobra, ale potrzebujemy żelaza i zbiornik tlenu mamy zrobić, tak? Te dwie rzeczy na razie. Więc kobalt, żelazo, magnez. Dobra. No to jedźmy. Tak jak mówiłem, będę chciał bazę zbudować w innym miejscu. Budowaliśmy naszą bazę w tym miejscu. To wszystko będzie w przyszłości zalane wodą, jak będziemy tworzyć... No wszystko w sumie, tak? W przyszłości, jak będziemy tworzyć... Jest krzem. Będzie tworzyć bazę. Jak będziemy tworzyć bazę i robić różne rzeczy, to oczywiście, że będzie to wszystko się rozbudowywać. I dlatego tutaj robiłem też te, pamiętam, odcinki dla patronów. O Jezu, powiem, że tlen to jest ważne. Sorry. Dobrze, tu jest poinformowanie. Robiłem odcinki dla patronów, które zwykle robię przy grach, gdzie no dużo jest takiego właśnie zbieractwa, ale to będzie dla was na pewno też fajna rzecz. A, tutaj mamy jeszcze coś. Mamy nasiono lirmy, mamy kosmiczne pożywienie i butelki z wodą w razie czego jeszcze. Czyli mamy jakieś jedzenie na start. Mamy bardzo mały plecaczek na razie. Ale jakoś sobie poradzimy. Zrobimy sobie lepszy plecak. Mamy lepszy plecak, tylko trzeba go wyposażyć, tak? Widzicie, no gra jest bardzo taka, bym powiedział. O, no to jest jednak różnica. Gra jest bardzo taka surowa, jeśli chodzi o to, jak wygląda. Ale, mówię, dało się do tego przyzwyczaić. Dobra, i teraz musimy jeszcze zrobić zbiornik tlenu, tak? Zbiornik tlenu wymaga kobalt, żelazo, magnez. Dobra, czyli kobalt, żelazo, magnez. Mamy żelazo, mamy kobalt i magnez jeszcze. No właśnie, i tutaj pamiętam, że to było dużo zwiedzania, dużo eksploracji, dużo poszukiwania surowców. Podobno ta cała mapa się powiększyła. W tych miejscach właśnie były też tajne skrzynki, które miały równie tajne, równie fajne też nagrody przy okazji. Widzicie, skrzynki, jest rodzaj znajdziek. Mój Boże, ile tego tu jest. Co ja żem tu znalazł? Mikrochip nawet, ze schematem, co było też dość istotne, żeby zbierać te schematy. Tytan nawet udało się tu znaleźć. Kosmiczne pożywienie. O, pieruny. Ten tlen. A jak czytamy, jak sprawdzamy oczywiście plecak, czy cokolwiek robimy w interfejsie, to niestety gra się nie zatrzymuje. Więc trzeba o tym pamiętać. Dobra. Okej, czy ja tu wszystko mam? Mam wszystko. Stworzymy sobie zbiornik tlenu. Będziemy trochę dłużej mogli chyba żyć. 145. No to troszeczkę dłużej wytrzymamy. Dobra, mamy to. Stwórz mikrochip, konstrukcja i wyposaż w konstrukcję, żebyśmy mogli cokolwiek budować. Potrzebuję znowu magnezu. No dużo magnezu. Mikrochip, konstrukcja, dekonstrukcja i latarka. Chyba to wszystko i tak trzeba. Tak. Pierwsze kroki bardzo fajnie, że są pokazane. Zawsze można sobie zobaczyć co i jak. Dobra, mamy też ten mikrochip, go schowamy. Schowamy na razie tutaj te dwie sztuki lodu, bo nie są mi na razie potrzebne, czyli przede wszystkim potrzebujemy teraz zebrać magnez. Magnez, krzem mamy w zapasie. Dobra, magnez. Dużo magnezu. Jakaś lodówka tu gdzieś jest? Mógł magnez z niej zebrać? Zobaczymy, czy przypadkiem nie ma w tej kolejnej skrzynce, którą tu gdzieś widziałem. Możemy skakać. Magnez tutaj jakoś jest ciężko, to jest ciężkie znalezienie. No właśnie, i chciałbym zbudować, tak jak mówiłem, bazę gdzie indziej. Pewnie podstawową bazę będziemy nadal budować tutaj. Bo wiadomo, to jest jakby początek gry i widzicie, że jakby no, możemy sobie gdzieś, o jest jakiś magnez, jest jedzenie. Żelazo, dobra, wszystko na razie możemy wrzucić, chociaż... Dobra, bez takich rzeczy, bo to potrzebujemy jeszcze magnezu więcej. O jest, dobra. Więc będziemy chcieli gdzieś ten nasz
gdzieś sobie tutaj znaleźć inne miejsce niż dotychczas na budowę głównej bazy, ale pewnie mniejsze będą porozrzucane, no bo wiadomo, jak to jest. Ale fajnie byłoby mieć główną bazę bardzo szybko ogarniętą. A lód na razie wywalmy. Dobra, wydaje mi się, że to już jest moment, kiedy trzeba wracać. Nie ma na razie, no tak, nie mamy czegoś takiego na razie jak mapki. Myślę, że w przyszłości będziemy mieli jakieś mapki, będzie nam łatwiej, aha. Więc co, powinna być butelka z tlenem przy sobie również. Bo to będzie mnie lekko, powoli zabijać tutaj. Tak. Jak nie będę ostrożny. I pytanie co, i teraz będzie spadało zdrowie? Ja tam w ogóle chyba byłoby źle. Czy mam jakiś zapis? Mamy zapis. Budowanie to kubek, ekwipunek. Dobrze. Konstruowanie, wydobycie. Obróć konstrukcję, włącz, wyłącz chip światła pod F. Może być, zaprosić przyjaciół. Okej, okay. Wyświetl kod, dobra, zapis. Mamy, gra zapisana. No warto zapisywać przed wyprawą, żeby nie stracić rzeczy. Pamiętam, że mega człowiek się wkręcał w tych rzeczy konstrukcji. Mega człowiek się wkręcał w tę produkcję. Wyposaż mi... Dobra, wyposażamy chip konstrukcji. Co ja zrobiłem? Ja mam go wyposażyć. Jest. Kliknąłem pewnie nie to, co trzeba. Dobra. Stwórz kapsuła mieszkalna. Mamy wiertło i turbina wiatrowa. Stwórz ekran terraformowanie. Dobra. No wiadomo, na razie prawdopodobnie będziemy chcieli, chociaż wiecie co, z drugiej strony główną bazę i tak byśmy chcieli postawić gdzieś wysoko. Być może właśnie w tym miejscu, gdzie mieliśmy poprzednią. Dlatego, że no tutaj prędzej czy później wszystko nam zaleje, więc żebyśmy nie... Jak już teraz wiemy, o co biega w grze, no to... No wiecie, to jest łatwiej, tylko teraz stworzymy kabinę mieszkalną, tylko teraz pytanie, co to wymagało? To było pod Q było budowanie, tak? O, no i mamy rzeczy, proszę bardzo, możemy zbudować kapsułę mieszkalną. Nie wiem tylko, czy od razu w kapsule mieszkalnej można było, słuchajcie, od razu mieć tlen. Tego nie pamiętam aż tak dobrze. No tu jest dużo surowca takiego wstępnego, można też zobaczyć, o właśnie, jakieś tam szczątki, pamiętam, że się... odwiedzało. To było całkiem fajne miejsce startowe, ale ja tutaj będę liczył na was, że zasugerujecie mi jakieś fajne miejsce na bazę. Aha, tylko zaraz mogę zginąć. Dobra, postawimy sobie pierwszą kapsułę, która... Dobra, jest. Teraz trzeba jakieś wejście pewnie zrobić. Potrzebuję tytanu! Tytanu! To jest tytan? No właśnie. Ej, tytan! Dobra, drzwi do kapsuły są. Pytanie, czy już jest tlen? Okej, dobra. Bardzo dobrze. Wymagany chip mikrolatarki, nie mam jeszcze zbudowanego. Okej, okay, dobra, chociaż tyle. Chociaż tyle. Wiertło wytwarza ciśnienie. No to jest taki start terraformacji, taki podstawowy start. Warsztat, potrzebujemy krzemu. Nie mam ze sobą krzemu, zaraz krzem zbierzemy, tu pewnie będzie... To chyba był tryb dnia i nocy, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, tryb dnia i nocy w grze był. Tutaj mamy, to myślę, że tutaj byłoby też fajnie. Tutaj mamy też kolejny wrak do zwiedzania, to pamiętam ten wrak. Tu mamy też fajne surowce schowane, też by przydałoby się je jakoś tu wydobywać. Na razie potrzebujemy, no właśnie. Trzeba by szybko zbudować latarkę, bo ja też za chwilę nie będę już nic widział tutaj. Myślę, że latarki zaczniemy. Tytan. Magnes. Dobra, przeciągasz mnie jak magnes. Niski poziom mocy. Co on mi mówi, niski poziom mocy? O co mu chodzi z tą mocą? Niski poziom mocy. Aha, może słońce coś zasila? Może tak to było? O! Nie, dobra, nic tu nie widzę, to prawda. Okej, dobra, jest źle, jest mega ciemno, zapomniałem o chipie latarki. I teraz już nie wiem, jak sobie ogarniemy to wszystko. Sorry, wybaczcie, ja też... O, dobra, jednak na zewnątrz widać... Coś tu leci? Jakiś brud. Dobra, przyszła nocka. I teoretycznie brakuje mocy. No tak, bo to pewnie było wszystko zasilane. Pewnie jakiś jest podstawowy panel, który zasilał to wszystko. Niski poziom mocy, no właśnie. Zdrowie 40. Tu nie mamy jedzenia, tu mamy tylko zdrowie. Ale dobra, spróbujmy coś postawić mimo wszystko. Więc zróbmy na początku... gdzie to było? Turbina, podgrzewacz, warsztat. Tak, potrzebujemy krzemu. Niski poziom nawodnienia, no ja wiem. Krzem. Tylko mi jest potrzebny jeszcze krzem. Akurat tutaj, no, w okolicy, jak sami widzicie, nie ma dużo zabawek. A teraz jak trzeba krzemu, to go nie ma. A miałem go, kurczę, w nadwyżce. Teraz tylko żelazo znajduję, kurczę. Ej, krzem, gdzie jesteś? Krzem, dobra.
Super. Pewnie będzie więcej potrzeba niż sztuki. O, minąłem nawet jeden, dobra. Z tym powinien magazynować rzeczy za chwilę. Dobra, musimy też się napić, a całe moje jedzenie i picie jest w tej pierwszej bazie, ale dobra. Warsztat. Ale powoli się to obraca. Naciśnij klawisz, otwieraj kontrol szybciej obrac... O, z kontrolem jest obrot o 45 stopni bardzo szybko, bardzo ładnie. Dobra, energia tu jest minus. Dobra, a mamy latarkę? Zróbmy sobie mikrochip latarki, bo przecież bez tego jest ciężko. Dobra, i mamy F, latarka. O, jest jak ona jest dziwna. Ale chyba były lepsze mikrochipy latarki w przyszłości. Dobra, musimy wrócić, żeby się napić. Do poprzedniej. Znowu bazy przejść. Wiecie, tutaj tak naprawdę to będziemy stawiać co chwilę jakieś punkty. Na razie, bo no tlen nam będzie starczał na konkretną... Na konkretny czas, a potem będzie znikał. W sensie, że no nie jesteśmy w stanie się tak tutaj zabezpieczyć na starcie. No, fajne było to, że rzeczywiście czujemy, że to jest przygoda. Zaczynamy od absolutnie niczego. I to mi się bardzo podobało, jak z czasem po prostu robiła się taka potężna baza. Tu głównie się buduje bazę. A po drodze przy okazji jeszcze się coś tam wydobędzie. To mi się podobało. Te chyba małe surowce też regenerowały się z czasem. No dobra, to teraz tak. Mamy tutaj butelkę... Tak naprawdę zawsze powinniśmy mieć ze sobą butelkę wody jakąś. PPM, żeby spożyć. Dobra. O, i butelka wody regeneruje nam całą potrzebę wody. Zdrowie też powoli widzę spada. Zdrowie to jednocześnie na jedzenie. 40. Chyba wystarczy, byśmy zjedli. Idealnie nawet wręcz bym powiedział. I pewnie też z lodu robi się... Tak, właśnie lód to jest butelka z wodą, nie? Więc... Plecak P1 mamy. Tak. Mikrochip, dekonstrukcja. Na razie nie mamy jak tego zrobić. Musimy stworzyć wiertło, turbinę wiatrową. I ekran terraformowania, ekran schematów, podgrzewacz, takie rzeczy. Cokolwiek tu mogę wziąć jeszcze. Weźmy sobie jeszcze tutaj wodę. Zostawmy to żelazo, tutaj weźmy na razie mikrochip. Będę chciał przenieść się i zbudować... No właśnie, czy już jestem w stanie budować jakąś... Mogę zbudować, a z żelaza buduję po prostu podstawowy zasobnik. Dobra. Bo na razie musimy się szybko przenieść. Dobra, jestem. Zaczniemy robić sobie pierwsze zasobniki. Znaczy, zasobniki to tak naprawdę są tutaj... Jak to się nazywa? To są skrzynki, do których będziemy wrzucać te nasze wszystkie... surowce, oczywiście, że one będą uporządkowane, potem będą nazywane i tak dalej, ale wiadomo, że na razie zależy nam na tym, żeby po prostu cokolwiek tu było. Tak? Bardzo łatwo. A, no to żelazo jest potrzebne, dobra. Chcielibyśmy stworzyć turbinę wiatrową. To ona potrzebuje żelaza. Wiertło potrzebuje tytanu i żelaza. Tak? To chyba tytan jakiś tutaj mieliśmy jeszcze. Tytan, żelazo, dobra, żelazo weźmy. I zacznijmy budować coś. Pierwszego. Wytwarza zasilanie, tak? Cyk. Turbina wiatrowa jest. Moc przywrócona. Plus 1,2 kW. Więc widzimy, jak to wygląda. Im więcej będziemy budować rzeczy, tym bardziej... Tym więcej mocy będzie nam potrzebne. Dlatego musimy stworzyć... Dobra, wiertło też chyba już możemy stworzyć pierwsze. Niech już zacznie się pierwszy terraforming. Tak jest. Powoli, powoli TI będzie rosło. Energia też nam jest potrzebna, żebyśmy... Ale żebyśmy nad tym wszystkim mogli panować, to budowało się właśnie ten ekran. Potrzebujemy kobaltu i krzemu. Mamy takie rzeczy? Mamy krzem, ale kobalt musimy sobie wziąć. Na szczęście jest blisko. Chodź kobalt. Już postawimy sobie tutaj ekran teraz. Wiecie co? Zbudujemy sobie na początku biurko i na tym biurku będziemy sobie stawiać... O, sorry. Z kontrolem, tak? I na tym biurku będziemy sobie stawiać te wszystkie ekraniki. Nie wiem, czy one nie wisiały przypadkiem na ścianie. Zresztą takie fajne przyciąganie, mi się podoba. Dobra. I co? Potrzebuję teraz znowu sztukę żelaza. Nie mam już żelaza tutaj, dobra. Halo, żelazo? Jest tu jakieś żelazo? Więc tak, gra dawała takie fajne poczucie progresu. Zaczynamy absolutnie z niczego. Tak, jest tutaj bardzo dużo tierów, bardzo dużo poziomów terraformowania, bardzo dużo zabawek do zabawy. Więc pod tym kątem naprawdę gra sztosik. I można bardzo szybko do tej jej potencjalnej, tak jak to nazywałem, przysłowiowej brzydoty się przyzwyczaić. Nie wiem, czy tu wymagane było, żeby blisko mieć wodę. Bo wiadomo, potem jak będzie woda, no to wiadomo, że będzie też łatwiejszy dostęp do zbierania wody. Więc wydaje mi się, że powinniśmy budować się gdzieś, gdzie potencjalnie będzie
zbiornik wodny, to trzeba chyba było sobie załadować, słuchajcie, jakiś zapis, albo żebyście mi przypomnieli mniej więcej, w którym miejscu była ta woda, żeby łatwo można było ogarnąć temat. Ekran schematy, ekran poziom energii. Też bym to chciał. Co on mówi mi? Ekran terraformowania, ekran schematy. No właśnie, ekran postęp. Wszystko i tak musimy zacząć tworzyć, więc... ekran terraformowania był na ścianie. Dobra. Czekajcie, odwrócimy go z kontrolem. Dobra. Dobra, terraformacja, o, będziemy zaraz widzieć wszystko. Cyk. Niski poziom mocy, no dobra. Zbudujmy więcej turbin wiatrowych. One tak naprawdę... można było tworzyć z nich dziwne konstrukcje. Każda z nich to oczywiście kolejny etap. No, kolejny poziom. Więcej mocy. Mamy na razie 3 turbiny wiatrowe do tej naszej mini bazy startowej. I co my tu mamy? Tlen, 0 ciepło, 0 ciśnienie. Bardzo powoli rośnie. Terraformacja 27 Ti. Bardzo mało. A widzicie, że błękitne niebo to jest 175 tysięcy Ti. Im szybciej zaczniemy budować te rzeczy, tym lepiej. Tak? Chciałem zrobić tak. Ekran schematów i ekran poziomu energii, czyli potrzebujemy jeszcze trochę żelastwa. Czyli jeszcze zrobię taki szybki obchód po okolicy, żeby pozbierać jakieś podstawowe surowce. O, są efekty pogodowe również, jak na przykład teraz jakaś burza piaskowa chyba. Nie wiem, czy ona jakoś na mnie negatywnie wpływała, czy nie, ale... dobra, spadamy. Właśnie, ja mam butlę tlenową ze sobą? Chyba nie, wziąłem wodę i jedzenie, ale butla tlenowa zawsze powinna być. No bo wiadomo. No ten element skały to jest zawsze był taki charakterystyczny, że zawsze można było wiedzieć, gdzie trzeba biec, żeby szybko wrócić do domu. Więc chyba zdążę. Mam nadzieję, że zdążę. Dobra, jestem. Od razu się kolorystyka zmienia. Ale jakoś tak nagle, nie ma takiego płynnego przejścia. No ale trudno. Ciśnienie. Dobra. Czyli co? Możemy sobie coś dalej zacząć budować, więc zrobimy teraz ekran schematów. Ale nie wiem, czy to nie jest ekran schematów? Ciężko powiedzieć. Tylko teraz pytanie brzmi, czy ekran schematów nie będzie mi czegoś zasłaniał tutaj. Szybciej obracać. Dobra. Postawimy ekran schematów tu na boku. Pokaż interfejs. Ach, no tak. Patrzcie, ile tego jest. W zależności od poziomu to się odkrywają nowe rzeczy. Na przykład tutaj 300 Ti to plecak P2 na przykład. Tu mamy panele słoneczne. Potrzebujemy 1 kilo Ti. Tam jednostka terraformacji chyba było to Ti, tak? Dobra, i zrobimy też poziom energii. Z drugiej strony postawimy sobie ekran poziomu energii, żeby nie zasłaniało. Tak, żebyśmy wszystko mogli też widzieć. Aż teoretycznie trochę zasłaniamy sobie to, ale damy radę. No i mamy to. Mamy tak, zużycie 2, a produkcja 3,6 kW. Na razie ok, ale wiadomo, że im więcej będziemy tego stawiać, tym więcej będziemy to wszystko ogarniać. Mamy wege moduł i mamy też podgrzewacz. Wytwarza ciepło. Potrzebny nam jest iryd. Ale dobrze pamiętam chyba, gdzie jest iryd. Tutaj lód, magnes, wege moduł, umieść nasiono w tym urządzeniu, by wytworzyć tlen. Ok, to też będziemy chcieli tworzyć tlen. Na razie to wszystko będzie takie dość w jednym miejscu i bez takiego większego porządku, ale to wszystko się zmieni. Jednoosobowe łóżko. To dla głównej bazy. To na razie i tak jest baza taka sztartowa. Wiadomo też jest, co ciekawe, że nieważne gdzie postawimy te elementy terraformacyjne, one będą działały wszędzie. W sensie one są globalnie funkcjonalne. Tak? Żadnych kabli, żadnych połączeń nie było trzeba robić. Gdziekolwiek będziemy, to wszystko będzie za siebie. To będzie wszystko się zazębiać, dobra. O, otrzymano schemat zbiornik tlenu P2. No i proszę bardzo. Bardzo mi z tego powodu miło. Od razu będę chciał go zrobić. Tylko potrzeba do tego... No właśnie, przed chwilą pochowałem rzeczy, a tu się okazuje, że tytan, 2 magnezy i kobalt. Kobalt. 2 magnezy. Było jakieś porządkowanie? Tak, było porządkowanie. I tytan, chyba tak? Mamy to. Dobra. I mamy teraz 200 jednostek tlenu. Bardzo dobrze, czyli większy zapas tlenu. Dobra, mikrochip dekonstrukcji też byłby fajnie. Wymagane to pozyskiwanie elementów z wraków. A okej, no wiecie, też to trzeba będzie zrobić. Mamy też egzoszkielet, proszę bardzo. Nie wiem, czy to się pojawiło i nie zauważyłem kiedy. Tytan, krzem, magnes. Dobra, tytan, krzem, magnes. Idealnie wszystko jest. No właśnie, wydaje mi się, że pojemność, więcej chipów można będzie mieć.
Tylko teraz tak, wyjmiemy sobie na przykład chip latarki, dorzucimy egzoszkielet i mamy więcej miejsca na chipy. Dzięki czemu możemy teraz zrobić chip dekonstrukcji również. Potrzeba krzemu i magnezu. Krzem, magnez. Niski poziom nawodnienia. Nie płacz. Już pijemy. Chociaż mogę z tym jeszcze poczekać, mogę też pewnie zrobić jakieś butelki z piciem. Dekonstrukcja. Mamy chip dekonstrukcji i możemy też dekonstruować swoim multinarzędziem. Dobra, pytanie tylko jak się dekonstruuje. Zobaczymy na poziomie tego. Jak to się dekonstruowało? Może tutaj było napisane w menu. Ekwipunek, budowanie, konstruowanie, wydobycie, obrócić instrukcję, narzędzie. Oj. Scroll myszki? Jest scroll myszki, dobra. Dekonstruuj. Mamy to. Ale 89 tutaj widzimy, tylko no trochę zasłania. Czy można i od razu odzyskujemy 100% surowców, czyli ekran schematów. Możemy sobie jeszcze bardziej przesunąć, żeby po prostu nie zasłaniał nam poziomu terraformacji. Dobra, budujemy dalej, bo to ważne, żeby budować i mocno terraformować ten świat, ale do tego potrzeba oczywiście, jak widzicie, żelaza i tytanu. Możemy za to... Dobra, jeszcze raz nasycimy się. Wiecie co? Wezmę butlę z tlenem. Aha, nie mam żadnej. Mam tylko jedzenie, nie mam picia nawet. Zróbmy sobie jeszcze na drogę, tutaj pewnie zbierzmy jakiś lód, żeby zrobić jeszcze... Dobra, zapasy na drogę jeszcze zrobimy i pójdziemy po iryt, bo jeżeli dobrze pamiętam, to iryt będzie tam, gdzie piaski się sypały. O tam. Tam będzie chyba iryt do zebrania. Tak w ogóle, ten chip to chyba w ogóle były nowe zabawki. Ten chip to były chyba nowe zabawki, ja tak go zatrzymałem, a to był chyba użyj tego na ekranie schematów, by odblokować nowy schemat. No właśnie, to się używało tutaj. Rozszyfruj. Buty zręczności P1. No właśnie, to o to chodziło. Dobra, przypomniałem sobie, może krzyczeliście też do ekranu. To bardzo ładnie krzyczeliście, bardzo mi się to podoba. Wystarczająco głośno krzyczeliście, że do mnie dotarło, że mogę sobie robić też to, ale aluminium jest potrzebne. I materiał. Takich rzeczy jeszcze nie mamy, a potem zobaczcie, prędkość poruszania się zwiększa, tak? Więc mamy pierwsze jakieś bardziej zaawansowane zabawki. Właśnie kapsuła tlenowa. Chcemy sobie zrobić tlen, gdyby było źle. Chcemy sobie zrobić oczywiście jeszcze wodę. Craft ten items, proszę bardzo. Są achievementy, yeah. Dobra, no i pewnie zjemy sobie coś. Zachowamy sobie sztukę wody i zrobimy pewnie jakieś tutaj porządki. Jest żelazo. Dobra, to możemy, skoro mamy trochę tego żelaza, to może zaczniemy budować też... A, tytan jest potrzebny. Mamy jakiś tytan przy sobie tu? Mamy, to zróbmy sobie dwa kolejne elementy, dwa kolejne wiertła. Bo na razie tylko tyle jesteśmy w stanie to zrobić. One niech sobie to terraformują. Może zrobimy jeszcze jedną turbinę wiatrową. Być więcej energii. No, wszystko uproszczone, ale dzięki temu bardzo przyjemne i łatwo dostępne. Przystępne, to jest chyba dobre słowo. Całkiem przystępne. Zrzucamy tutaj wszystko, co jest nam niepotrzebne. Będziemy chcieli pewnie gdzieś to wszystko niebawem znosić. Ja myślę, że będziemy chcieli gdzieś, no, że w tamtej strefie zbudować naszą dużą bazę. Znaczy ona nie będzie... To jest takie miejsce, słuchajcie, że w sumie to... Nie wiem, czy jest sens. Nie wiem, czy gra zachęca do tego, żeby od samego początku już szukać sobie innego miejsca na bazę. Czy jednak trzymać się jakichś pewnych schematów. Wydawało mi się, że może są różne miejsca do wylądowania w ogóle na start. Nie wiem, czy to tak było. Musicie mi przypomnieć, czy to było tak, że była szansa na to, że to wylądujemy w innym miejscu. Potrzebuję dwa żelaza tytanu i jeszcze krzem. Bo to jest taki zestaw, żeby budować kolejne budynki. Żeby móc zrobić kolejną miejscówę, żeby, wiecie, zasysać sobie tlen. Pójdziemy sobie do tej jaskini teraz, bo mam wrażenie, że tam było coś też ważnego. Więc wiadomo, chcemy zbierać... Co tu się... Jezu! Taki gliczek. Ale żebym się wystraszył. Kurka. Straszyć człowieka będzie. Dobra, mamy tam. Tytan był najważniejszy, krzem i żelazo. No i właśnie musimy powoli... Wiedzieć o tym, żeby gdzieś to postawić. Więc być może, kurczę, nie będzie za dużo opcji na zrobienie głównej bazy, a to trzeba by było zrobić dość sprawnie, myślę. Więc dlatego... Zachęcam już teraz do sugerowania mi, gdzie to można. Właśnie mamy jakieś tam piaski, pewnie mniej surowców. Gdzieś mamy wrak. Myślę, że gdzieś w tamtej strefie może byłoby fajnie. Albo w ogóle pójść, wiecie, gdzieś w cholerę. Co to jest? Lód. A, to jest lód. To nic ważnego. Znaczy, na razie nic ważnego. O, jest iryt. Dobra. Niski poziom tlenu, no widzę. Zrobimy sobie, słuchajcie... Dobra. Gdzieś tutaj to trzeba zbudować. Dobra, cicho. Damy radę. Jest. Dobra, jest też tlen.
Tylko prawdopodobnie będzie tutaj potrzeba zrobienia sobie jakiejś energii. Turbina wiatrowa, nie wiem, czy będzie w ogóle to działała, czy możemy zaryzykować, zobaczyć, czy turbina wiatrowa będzie działać w tym miejscu w ogóle? Niby działa i się obraca, mimo że tu wiatru może nie być, więc to chyba nie jest jakoś tak bardzo związane z logiką, że na przykład idziemy w jaskini i nie mamy wiatru, a tam nagle wiatr i tak dostajemy. No i właśnie, ale tutaj jest iryd. Więc właśnie tutaj się chodziło do tego miejsca, tu się na razie niewiele zmieniło, że możemy znaleźć iryd, ale też chyba amelinium, tak. I również amelinium. Więc dobrze byłoby mieć już jakąś taką fajną miejscówę na bazę, żeby móc pozyskiwać rzeczy i też rozwijać się w jakimś kierunku sensownym. Tu oczywiście trzeba też brać pod uwagę, że mogą być też gdzieś pochowane oczywiście skrzyneczki, tak? To są miejsca, gdzie mogą być te sekretne skrzynki dające nam fajne surowce. No i mamy już full. No i to tyle. Szedłem po iryd i po amelinium. Pozbieram trochę inne surowce, no ale dobra. Fajnie byłoby, gdy można było tutaj nacisnąć shift, a nie trzymać shifta. To jest lód, no właśnie. Taki kolor ma tutaj trochę inny i wręcz aż bym powiedział, że lekko mylący. Możemy pójść sobie tędy, tam będzie też kolejna miejscówka ciekawa, może tam by było fajnie zrobić sobie bazę, tylko właśnie, kurczę, mam wrażenie, że dobrze jest mieć przy wodzie ją, no bo bez wody, nie wiem jakby można było to wszystko przeżyć, bez wody. No dobra, słuchajcie, okno kapsuły mieszkalnej, super, bardzo mnie to cieszy. Okej, podgrzewacz, do tego iryd, dobra, mamy dwa amelinium, to moglibyśmy... Teoretycznie można budować to wszędzie, nie? To jak chcemy zbudować podgrzewacz, wytwarza ciepło, to on jest... Możemy budować te rzeczy naprawdę gdzie chcemy, niekoniecznie tylko w głównej bazie, tak? Mamy też siatkę fundamentową, struktury, te pozwalają na tworzenie zewnętrznych pięter i schodów, na dotarcie w zupełnie nowe miejsca i nie tylko. No właśnie, mamy też, zobaczcie, oświetlenie zewnętrznej lampy, zewnętrzne schody. Gdybyśmy chcieli sobie rzeczywiście ładnie postawić bazę na jakimś fundamencie główną, to byłoby całkiem spoko. Woda powoli tam też nam odpada. Czyli ogólnie problem jest taki, że teraz musimy stąd spadać już, nie? To była szybka wyprawa po iryd, którego można by pewnie więcej gdzieś tutaj jeszcze znaleźć i więcej zebrać, skoro już tu przybyłem, ale na razie się zadowolimy tym, co jest. Otrzymano nowy schemat, plecak P2. No, powoli ta reformacja działa, powoli odkrywają się nowe rzeczy. A plecak oczywiście jest z wielką chęcią. Plecaki w takich grach są najważniejsze. Udźwig, posiadanie tych wszystkich zasobów i tak dalej, i tak dalej. Tam pamiętam, że było dużo złoże amelinium, ale w tym miejscu, gdzie jest iryd, też amelinium jest. Ale tam było chyba go jeszcze więcej. Trzeba będzie też tutaj poodwiedzać wszystkie skrzynki, pozbierać z naszej głównej kapsuły, zebrać całe jedzenie, które się zmagazynowało i proszę bardzo, powoli tutaj nam skaczą rzeczy. Ciepła i tlenu jeszcze nie generujemy, ale zaraz będziemy. Więc mamy trochę irydu, to co możemy zacząć? Możemy zrobić podgrzewacz pierwszy. Dobra, podgrzewacze były w środku, jasne, podgrzewacze były w środku. Żelaza nie mam z tych wszystkich surowców, okej. To schowamy sobie lód, weźmy sobie żelazo i zrobimy sobie kolejną ścianę. O, widzicie, pokazuje, gdzie możemy powiększyć nasze możliwości. I zaczniemy sobie tutaj pierwsze podgrzewacze tworzyć, tylko oczywiście one wymagają żelaza. A akurat żelaza mam mimo wszystko najmniej. No ale tak, potem wejdą fajne, zamiast skrzynek będą fajne półki. No to pamiętam, że mam nadzieję, że tego nie zmienili, że są półki dostępne do magazynowania rzeczy. Teoretycznie powinienem teraz zrzucić wszystko, skoro idę po kolejny zestaw zasobów, więc wszystko, co jestem w stanie, to pozrzucam. Ale plecak, poczekajcie. Plecak. Mogę zrobić plecak poziom drugi. Potrzebujemy żelazo, krzem, tytan. Żelazo, krzem, dobra. Krzem, tytan i oczywiście żelaza, którego nie ma. Czy jest tu jakieś żelazo blisko? Tak ktoś czuje, że się postawiłem w miejscu, w którym jest daleko do jakiegokolwiek surowca. Tutaj zobaczcie, przejdę jeszcze do skrzynki, może w tej skrzynce coś będzie. No mamy surowce różne. No mamy właśnie, tylko patrzę, no wiecie co, wezmę jedzenie i picie najważniejsze. Nie, to wszystko jest raczej znane, dobra, możemy wypić wodę od razu. Bo nam się to przyda. Także widzicie, no dlatego fajne miejsce, tak, bo wysoko. Nie będzie tonęło.
A jednocześnie to chyba jestem blisko tej naszej pierwszej bazy, też bym coś zgarnął, tylko raczej średnio cokolwiek zgarnę. Bo nie mam miejsca na zgarnianie. Nie mam miejsca w ekwipunku, ale właśnie za chwilę zrobimy sobie upgrade w naszej tej pierwszej kapsule, którą tu przylecieliśmy. Kurczę, jak się zastanawiam, może tak będzie w sumie, że jakby się resetowało grę, to byśmy w innym miejscu mogli wylądować na starcie. Tego nie wiem niestety, muszę wam powiedzieć. Nie pamiętam, czy to była ta gra, w której można było wylądować w innym miejscu niż w tym. Jeśli tak, no to wybaczcie, ale startujemy z tego miejsca. A i ten warsztat nie ma tych wszystkich ulepszeń? Ale oszukane. Ale oszukane, musimy to wziąć, bo to się nam przyda ogólnie. Zostawimy krzem. I weźmiemy nasionko. Tu mamy dużo jedzenia w razie czego do wzięcia. Okej, no to spodziewałem się, że będę mógł zabrać, tu stworzyć, wiecie, lepszy plecak i będzie pozamiatana, a jednak nie. Dobra, jestem w tej naszej pierwszej minibazie i tu już można zrobić lepszy plecak, prawda? Można. Dobra, jest. No i od razu się ulepszył. Od razu mamy kolejne sleciki, także tutaj spoko. Podgrzewacz. Czy już możemy go w końcu zrobić? Możemy, jeżeli weźmiemy krzem. Pierwszy podgrzewacz został umieszczony. Możemy zrobić kolejny, jak zrobimy krzem. Weźmiemy, to będzie można zrobić drugi podgrzewacz. Cyk, jest drugi podgrzewacz. Czy tutaj do Wege kapsuły potrzebujemy lód i magnes? W ogóle mam tu lód? Lód mam, magnes mam. Zrobimy sobie Wege moduł. I to można tego Wege modułu dorzucić, no właśnie, coś. Więc na przykład nasiono lirmy. Potem można znaleźć, słuchajcie, jak pamiętam, o wiele lepsze nasiona, które dają o wiele lepsze benefity w tworzeniu w generowaniu terraformacji. W procesie terraformacji. Wiecie co, zrobimy... Zrobimy od razu 4 podgrzewacze, bo tyle nam... Tyle surowców mamy. Żelaza brakuje. Ale również, no właśnie, turbina, wszystko siadło. Nic nie pracuje, dobra, musimy to na razie zdekonstruować. Dekonstruuj podgrzewacz. Tak, bo musimy jednak zadbać o energię elektryczną, więc musimy zrobić jednak turbinę kolejną. Możemy zacząć tutaj tworzyć kolejne turbiny. Dobra, i co? I idziemy jeszcze po jakieś żelastwo. Surowce pozbierane. No i co? Co my tu możemy? I teraz możemy, no właśnie, zacząć budować dalej te... Aha, tak, turbiny na początku. Może jeszcze z jedną, bo to ile pożera? Pożera energię minus 1, to produkuje 1 i 2. Dobra, to mamy dwie turbiny. Teraz tak, kolejny podgrzewacz. I jeszcze jeden podgrzewacz. Dobra, no na razie tyle, bo tyle miałem irydu. Iryd mi się skończy, musielibyśmy pójść po więcej. Zrobiłem też zewnętrzną lampę, żebym widział nawet w nocy, że tutaj jest jakaś nasza pierwsza baza. Cyk. O, i będziemy mieli tutaj światełko. Będziemy widzieć, gdzie jesteśmy. Z daleka stwórz ekran postęp. Dobra, ekran postępu. Czekajcie, schematy. Ekran terraformowanie. Ekran poziom energii. Gdzie jest ekran? Ej, a to co to nie jest, jak nie jest ekran postępu? Nie, to jest ekran terraformowania. Czy może ekran... Interfejs. Schematy. Może ekran postępu dopiero jest... ciepło trzeba wygenerować. Okej. Okay. Od 5600 tutaj PK. Przypomnijcie mi, to jest Pico Kelvin. Ja nie pamiętam niestety. Możecie mi przypomnieć. To są nanopaskale. To mogą być kelwiny, bo ciepło, temperatura. P to może być pico, ale nie pamiętam. Tylko też PP też mamy. Co? PPQ też to była jakaś jednostka. Tlen zaczęliśmy generować. To też widzicie, będziemy jakąś drabinę wewnętrzną mogli budować. Tu mamy plecaczek odkryty. Niebawem, za chwilę, panel słoneczny. Ale mamy jeszcze niepostawione... Co? Czy mogę sobie zmienić klawisze? Ja bym chciał, żeby budowanie było pod B. Konstruowanie pod B. Tak, mam nadzieję, że nic innego nie jest pod B. Jest anulowanie działania A na kontrolerze, to nieważne. Dobra. Dobrze, patrzę mapę. Tylko przypadkowo wpatrzę się w mapę, pewnie nie mamy mapy. Dobra. Wydaje mi się, że B jest bardziej dla mnie takie jakby... Znaczy Q mamy pod ręką, ale B dla mnie jest bardziej takie intuicyjne, jeśli chodzi o budowanie. To nie ma takiego większego znaczenia. Nie mamy jeszcze czego? Ekranu? Nie mamy. Energię, schematy i terraformowanie. Mamy wszystko. Jest ok. Jest ok. Można zacząć zrzucać nadmiar surowca. Na razie bałaganiarsko, niestety. Mam wodę, mam tlen, wezmę sobie jedzenie, żeby zawsze mieć. Musimy pewnie pójść i
pozbierać rzeczy z pierwszej też. No właśnie, pozbierać rzeczy z tych wszystkich skrzynek, bo też może mogą fajne rzeczy tam być. Polecimy też, pozbieramy jedzenie z głównej kapsuły, żeby w głównej kapsule nie zostało już absolutnie nic. Tak jest, taka jest teraz misja, żeby to zdobyć, a potem będziemy się zastanawiać, gdzie sobie pójdziemy, gdzie się przeniesiemy. Może bardziej w kierunku tego Amelinium. Dobra, tu już jest wszystko. Właściwie żałuję, że zasobnik nie znika, kiedy wszystko się z niego zabierze. Nie wiem, czy mi to też nie pasowało, jak grałem w wersję Early Access. Być może też miałem do tego pewne ale fajnie by było, żeby nie myliło, że już mamy to zabrane. Chyba... Nie, poczekajcie! To się dało rozkładać. Czekajcie, coś mi olśniło teraz. To się chyba dało wszystko rozkładać. Czyli... Tak jest! Można było dekonstruować zasobniki. To nie będzie wtedy myliło. Dobra. To już wiem, czego nie pamiętam. Nie pamiętam, że miałem z tym problem. Bo ponieważ nie ma tu problemu. Piękna sprawa. Dobra, to mi się podoba. To weźmy to jedzenie tyle, ile jesteśmy w stanie tego unieść. Jedzenie najważniejsze. Także możemy zostawić jakieś popularne... Tak? Surowce. Najważniejsze to jedzenie, bo bez tego jedzenia nic nie zrobimy. Nasiona dyni też można będzie umieścić gdzieś w warzywniku, to też jest więcej rzeczy. Panel słoneczny. Prawdopodobnie panel słoneczny będzie lepiej nam generował energię. A to oznacza, że moglibyśmy, zanim zaczniemy robić mega dużo schematów w jednym miejscu... Czekajcie, przestała turbina pracować? Chyba, że z dużej odległości nie pokazuje, że turbina pracuje. Nie potrzebuję tego żelastwa na razie. A, obracają się. Widocznie dla potrzeb optymalizacyjnych twórcy nie animują rzeczy, jak są daleko. I spoko. Pamiętam, że tu w sumie nad tą grą siedziały dwie osoby. Z tego, co udało mi się szybko przeczytać na temat jakiejś tam logi z wersji 1.0, to chyba jest ich już teraz pięcioro. Sześcioro. Sześć osób chyba już nad tym pracują. Zwiększmy prędkość terraformacji. Jeszcze. Tytan mi się skończy. Dobra. No warto w to inwestować też przy okazji, bo to szybciej będziemy odkrywać nowe rzeczy, tak? Dobra. Czyli co? Dobrze byłoby zrobić skrzynkę na jedzenie teraz. No jest oczywiście... Aha, tylko trzeba mieć żelazo, żeby zrobić skrzynkę. A żelazo mam, dobra. Skrzyneczka jeszcze jedna. Mogę skrzynkę na skrzynce? Chyba nie mogę. Ale mogę podpisywać skrzynkę, jak widzicie. Skrzynki na skrzynki się nie da. Dobra, czyli tu będzie... Jedzenie, tak? Czyli wszystko, co związane z jedzeniem, będziemy trzymać w tym miejscu. O, nawet to na razie, żeby jakiś wstępny porządek był. Picie to też jedzenie, by the way, w moim języku. Tutaj, dobra. Jakieś takie podstawy. Stwórz ekran postęp. No właśnie, do tego potrzeba wygenerować trochę. Widzicie, trzy zrobiłem te, trzy generatory. Weźmy sobie już od razu kolejne picie. Zrobiłem cztery generatory ciepła, a to też nawet jeszcze nie dobiliśmy do jakiegoś postępu. Ciepło za chwilę nam da coś nowego. Wegemodu, dopiero od 2 nanokelwinów będziemy mieli dostęp do ekranu postępu. No, ale powoli będziemy generować. Niski poziom nawodnienia, zaraz będziemy pili. Panel słoneczny, energia 6,5. No widzicie, więcej niż tam, czyli tak. To się chyba odkryło samo z siebie, prawda? Bo po prostu mam to teraz dostępne w panelu budowania, od razu. 2 kobaldy. Mam 1 kobalt. Tak go wyrzucałem, że nie mam w ogóle kobaldu. Kobaltu? Kobaltu. Na szczęście tu jest jeden i zaraz pójdziemy... Właśnie nie wiem, czy zaraz. Wydaje mi się, pierwszy odcinek będzie taki... O, skrzynka. Pierwszy odcinek będzie taki bardzo, wiadomo, ogarniający tytuł. Może jakieś zbiorę od was pierwsze, przypominające jakieś feedbacki pewnych elementów. Powoli sobie sam przypominam także dekonstrukcja skrzynek i tak dalej. To mi zagrało w mózgu. Czym? I wszystko hula, ale może macie jeszcze jakieś protipy, to rzucajcie. No i przede wszystkim myślę, że jeszcze może dzisiaj udamy się albo... O, wegemodu. Albo pod wrak, bo trzeba zacząć je badać, albo pójdziemy rzeczywiście w strefę aluminium. I przypomnimy sobie, czy tam przypadkiem też woda gdzieś się nie pojawiała. Dobra, to możemy zbudować pierwszy panel słoneczny? Chyba możemy. Nasz pierwszy panel słoneczny, widzicie, wytwarza 6,5 kW. Nie warto już budować turbin wiatrowych. Bardzo szybko przechodzimy na najlepsze, najnowsze zabawki. Najnowsze zabawki związane z produkcją energii i tak dalej.
Dobra, no to fajnie, tylko to musi materiał. Materiał pewnie z wraku wyciągniemy, więc wrak na pewno warto będzie odwiedzić. Czy ja tutaj czegoś nie pominąłem? Mam nadzieję, że mam... Mam P2, egzoszkielet P1, ale mamy zbiornik P2, tak. Warto oczywiście też patrzeć na te skrzynki, bo one mogą w sobie trzymać właśnie jakieś nowe rzeczy. Otwórz wegemoduł. Tu mamy nasiono Lirma, ale my mamy... Aha, dobra. Okej. To, co żeśmy też odkryli do budowania... Wiecie co? Zaczynam już przyzwyczajenia. Szybko poszło. Szkoda, że nie ma alternatywnego też. Bardzo szybko już weszło mi to, że kuto budowanie i tak klikam go i nic się nie otwiera, no. Szlak by to trafił. To jest to. Wege moduł może być... Umieść nasiono i umieść nasiono. Wytworzyć więcej tlenu. Widzicie, tu więcej tlenu wytwarza. 1 i 2, a nie 0,15. Warto zrobić. Dwa lody są potrzebne. Mamy jeden lód. Chyba, że mam... Jak na złość... Lodu nie zbierałem. Szybko idę po surowce, jeszcze zbudujemy ten wegemoduł. Oczywiście można też zrobić tak, że skoro mam panel słoneczny, który jest o wiele bardziej wydajny, to można zacząć rozkładać turbiny wiatrowe. Tak? Nie mam chyba miejsca na żelazo? Nie mam. Zaraz weźmiemy to miejsce. Zaraz weźmiemy to żelazo. Zbudujemy sobie wegemoduł. Okej. I tutaj dorzucimy sobie co? No właśnie, musimy stąd wziąć nasionko i dorzucić je tu. Bo to jest o wiele bardziej, jak widzicie, więcej oczywiście energii żre, ale chodzi o to, że też więcej produkuje tlenu. To też jest po prostu lepsza zabawka. Tutaj teoretycznie bardzo często będziemy ulepszać po prostu te rzeczy od razu do lepszych statystyk. No i proszę bardzo, ciepło, ciśnienie, tlen, wszystko powoli działa. Zobaczmy, jak nam nasze postępy. Za chwilę odkryjemy plecak P3. Nice. Nice. Mamy okno. Tu mamy wege moduł. Ciepła widzicie? No może moglibyśmy więcej zrobić ciepła, żeby odkryć ekran postępu, więc trzeba by pójść po iryt, ale myślę, że to dopiero w kolejnym odcinku po ten iryt faktycznie pójdziemy. Więc wychodzi na to, że rzeczywiście będzie tutaj można szybko zastąpić panelami i można będzie totalnie pozbyć się już turbin wiatrowych, które były dobre na start, ale wiatr kurczę na tym naszym tutaj pseudo-Marsie jest rzeczywiście pseudo. Dobra, słuchajcie, to co zrobimy jeszcze może jakieś wiertła 2. Pewnie niebawem wbiją też lepsze zabawki. Żelazo, tytan. Dobra, tytan się skończył, także kolejne dwa, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć. To wiadomo, tu można naprawdę spamować tym. Więc akurat to jest wymyślone w taki sposób, że cały czas jest coś do roboty. Ta gra, myślę, że przez to ma overwhelmingly positive reviews, czyli bardzo, bardzo dobre oceny na Steamie. Właśnie przez to, że tu się nie da nudzić. Cokolwiek się stanie, cokolwiek zrobimy, to za chwilę mamy nowe rzeczy do zrobienia. Świetnie, że poszedłem z pustym plecakiem po to, żeby zebrać rzeczy ze skrzynki. Ale zobaczymy, czy tu coś ciekawego jest. No najważniejszy jest mikrochip i mamy nanostop. Oj, nadostop, przepraszam. To też było istotne. To prawie byśmy wszystko zebrali z tej skrzynki. Zobaczymy, co odkryjemy. To będzie chyba ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobimy. Potem będziemy oczywiście jeszcze szli. Tak, myślę, że znowu bieg po iryt będziemy robić. W następnym odcinku będziemy również robić bieg po amelinium i może tam rzeczywiście znajdziemy jakieś sadzawki, przy których wydaje mi się, że właśnie przy tamtym aluminium, czy tamtej strefie, którą tam pokazywałem, niski poziom tlenu, spoko roko. O tam, gdzie są te takie skały, tam też są różne też fajne surowce i bajery do znalezienia na pewno. To myślę, że to tam będzie też fajne miejsce na jakąś taką bazę. Bo będzie też blisko, ale właśnie tak posiadanie bliskości irydu też jest bardzo satysfakcjonujące i bardzo, bardzo, bardzo istotne. Zawsze czegoś będziemy blisko, a czegoś będziemy daleko. Więc mapa mogła też się pozmieniać z czasem. I może trochę inaczej wyglądać, niż ja nawet pamiętam. Tak, więc wszystko może być. Dobra, więc co, zobaczmy, co to za technologia nam się tu odkryje. Mamy mikrochip szybkości wydobycia. O, okej, czy możemy go zrobić? Możemy, mamy aluminium, świetnie. Jest amelinium. Mikrochip szybkości wydobycia. No, 10% zaledwie. Ale powiedzmy, że czemu nie, skoro jest... Szybciej będziemy wydobywać surowce. Możemy zacząć już też jeść, widzę. Czemu? A, PPM, przepraszam. Dobra. Woda jeszcze, ten nadstop to jest super surowiec. Do tego będziemy też produkować mega dużo. Więc słuchajcie, to myślę, że na tyle na to nasze pierwsze spotkanie. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Jak widzicie, gra jest mega wciągająca od samego początku.
No ja jestem pochłonięty. Pamiętam, jak dobrze mi się w Planet Craftera bawiło. Pewnie w przyszłości będą jakieś półki, jak dobrze pamiętam też. Teoretycznie, ach, pamiętam, że też łatwiej było układać to w taki sposób, bo więcej się mieściło. Gorzej z pamiętaniem, co jest gdzie, ale jeżeli mamy na razie robić pieprznik, to może być i pieprznik, tak? Potem będziemy mieli o wiele ładniejszy dostęp. Nie wiem, w którym momencie podstępu. Tutaj jest szafka, widzicie? Terraformację trzeba podbijać mega szybko. Mamy plecak T3, bo szafka nam się tu odblokuje. Potem jeszcze lepszy panel słoneczny, proszę bardzo. Szafka, tak? 50 kilo TI jest potrzebne, żeby mieć te szafki. Szafki są super, one naprawdę robią game changer. Tak, potem mamy dużo innych bajerów, które kojarzę, ale no właśnie, fajnie, że plecak już się od razu, już mamy plecak odkryty, on wymaga 2 sztuk amelinium, tytanu i krzemu. Więc jak widzicie, super opcja, mamy tylko 1 amelinium zebrane jeszcze, więc będziemy chcieli pójść do strefy amelinium, zebrać i odblokować kolejną rzecz. O, wiertło P2, co też oznacza oczywiście, że będzie można pozbyć się starych wierteł i postawić nowe wiertła. Wiertło P2. Wymaga, ale widzicie, tak naprawdę 2 tytanów, czyli można by wręcz zrobić opcję porozkładania tego, żeby odzyskać jakiś surowiec. Na przykład zepsujemy te 2 i od razu zaczniemy stawiać kolejne 2, wiertło P2 z tego, co nam się pojawiło. Zobaczmy, jaka jest różnica. Energię żre, no tutaj energii żre minus 0,5 kW, tutaj 5 kW. Ciśnienie i ciepło jest wytwarzane, tak? Tu ciśnienie 0,2, tutaj zobaczcie 1,5 nanopaskala, czyli jest duża różnica. Rozłożymy je wszystkie, zdobędziemy dzięki temu surowce i już myślę, że ten oto sposób... Oj, czemu takie czerwone? Już dzięki temu niski poziom mocy, oczywiście. Od razu stawiamy też, aha, kobalt krzem. Widzicie, dlatego mówię, że w tej grze jest cały czas coś do roboty. Kobalt krzem. Kobalt. Mamy mało kobaltu. Mamy krzem, też mało krzemu. Dobra, kobalt krzem trzeba zdobyć, bo inaczej nie ruszę z tym. Więc jak już to ruszę, to sobie na szybko. Dzięki serdeczne za pierwszy odcinek. Widzimy się za 2 dni i ciśniemy i zobaczymy, czy będziecie chcieli zobaczyć z tego znowu pełną serię. Ja jestem absolutnie wciągnięty, ja mogę w to grać. Mogę eksplorować jeszcze raz tę planetę, wypatrywać nowości. Wszystko jak najbardziej z wielką przyjemnością, jeśli tylko byście chcieli mi towarzyszyć. Do zobaczenia, wielka piona, cześć!